Nie, ten trend jest koszmarny. Ile można? Serio, akurat w tym wstydziłabym się wyjść z domu. Hej kochani, witajcie, z tej strony wasza Adrianna i zapraszam was dziś na drugą część filmu o trendach roku 2023 i lat wcześniejszych, których mam dość. Dlaczego tak niekulturalny? I mam nadzieję, że w tym nowym roku będzie tych rzeczy mniej. Pierwsza część wam się bardzo spodobała, więc lecimy z częścią drugą i zaczynamy. Okej, od samego początku muszę powiedzieć, że są to rzeczy, które nie podobają się mi, a jeżeli wy je nosicie, to ja nie mam z tym żadnego problemu. Serio, każdy powinien wyglądać i ubierać się jak chce. To jest po prostu takie moje luźne narzekanie, czepianie się, ale dla mnie cały świat mógłby się tak ubierać i tak nie byłoby to dla mnie żadnym problemem. Poza tym niektóre z tych trendów mi się na przykład podobają, ale z jakiegoś powodu nie mogę ich nosić. O czym wam opowiem, więc zaczynamy od trendu numer 1 i są to bardzo ulizane włosy zebrane w kok. I tutaj ja mam z tym trendem dwa problemy. Od razu powiem, że on mi się nawet podoba. Wydaje mi się, że wygląda to bardzo ciekawie, szczególnie w internecie. Natomiast mój problem numer 1 jest taki, że na żywo może to trochę wyglądać tak, jakby te włosy były tłuste. Ja mam takie wrażenie po prostu, że jak nałożę sobie bardzo dużo żelu na włosy i je tak uliżę, to mam trochę takie uczucie, jakby te włosy były przeciążone, przetłuszczone. Nie wiem, czy ludzie, którzy mnie mijają, rozumieją, że ja robiąc tak włosy wcale nie mam ich tłustych, tylko po prostu są ulizane, gładkie. Mam takie wątpliwości i ja boję się, że ktoś będzie uważał, że mam tłuste włosy, więc ten trend jest dla mnie taki średni. Poza tym mój problem z tym trendem jest taki, że moje włosy naturalnie po prostu są puszące się, odstają, mam sporo antenek i żeby uczesać włosy w ten sposób, ja muszę spędzić nad nimi mnóstwo czasu, nałożyć mnóstwo produktu, a i tak one są ulizane przez pierwsze 15 minut. Później i tak mam na włosach puch. Nie wiem, jak niektórym dziewczynom udaje się utrzymać taką fryzurę przez cały dzień. Podejrzewam, że się nie udaje. Podejrzewam, że to wygląda dobrze głównie na Instagramie, bo w życiu po prostu no coś nam zawsze tutaj wyjdzie i nie ma szans, żeby te włosy wyglądały na tak ulizane i tak idealne przez cały dzień. Chyba że ktoś ma na przykład strukturę włosów, które już są po prostu bardzo takie gładkie, to może wtedy, ale no niestety ja takich włosów nie mam. Punkt numer 2 jest to zbyt intensywny róż. Pamiętam, że jeszcze kilka lat temu cierpieliśmy z powodu tego, że w modzie było zbyt intensywne konturowanie i naprawdę w tym makijażu tego bronzera nakładało się masę. Po prostu naprawdę no już był efekt klauna. Pamiętam, że Kim Kardashian była w tym mistrzynią, no i to już wyglądało bardzo źle i w ogóle różu się nie nakładało. A teraz bronzera jest bardzo mało, za to bardzo dużo różu. Do tego stopnia, że to też już wygląda na przesadę. I też jest tego już po prostu za dużo i tworzy to również komiczny efekt. Wydaje mi się, że najlepiej to wypośrodkować. Podoba mi się, jak jest lekko zaznaczona kość policzkowa, podoba mi się, jak jest róż, podoba mi się, jak jest rozświetlacz, ale nie podoba mi się, jak jest tego za dużo. Wydaje mi się, że już w modzie po prostu było za dużo tego różu i jest to przesada. Tak samo średnio podobają mi się kucyki ze spinki żabki. Nie chodzi mi tutaj o włosy zebrane w kok, tylko po prostu kucyki zrobione z takiej spinki. Wydaje mi się, że te włosy wyglądają na takie po prostu tak zaniedbane, jakby ktoś, wiecie, wziął, złapał i wyszedł. Rzadko kiedy wygląda to dobrze, przynajmniej na mnie. Jak ty wyglądasz? Musisz wzbudzać zaufanie. Kto będzie chciał robić interesy z kimś, kto wygląda jak rzeźmieszek? Na pewno są dziewczyny, które potrafią to fajnie wystylizować, ale najwyraźniej nie ja. I takie kucyki ze spinki, no, wyglądają dla mnie średnio. Wolę po prostu albo ładny kok z takiej spinki, albo po prostu włosy zebrane w normalnego, klasycznego kucyka, a niekoniecznie łączenie tego i robienia kucyków ze spinek żabek. Punkt numer 4 i tutaj to jest akurat punkt, który mi się podoba. Są to falowane włosy i mój problem z tym trendem jest taki, że wygląda pięknie, wygląda cudownie, wyglądamy dla mnie w tych włosach jak po prostu jakieś syreny, boginie wodne, no bardzo mi się te włosy podobają, ale te wszystkie falownice, które mają spowodować, że nasze włosy będą właśnie pełne takich fal, po prostu te włosy palą. I ja w pewnym momencie robiłam sobie dość często tego typu włosy i spowodowało to, że moje końcówki się po prostu stopiły. No naprawdę. Bo jak używałam lepszej falownicy, która zabezpieczała włosy, to te fale nie były takie intensywne, a jak kupiłam sobie taką tanią falownicę, która po prostu smażyła te włosy, to fale były intensywne, ale też intensywne były zniszczenia moich końców. I naprawdę ten trend nie przyniósł mi nic dobrego, więc to jest mój problem z nim. Nie narzekam na niego, każdy może sobie układać włosy jak chce, ale po prostu denerwuje mnie to, że ten trend jest tak piękny, a ja sobie tak włosów nie robię, bo po prostu za bardzo się o nie boję. Wiecie jak jest, jednak te końcówki, no szkoda, człowiek tyle zapuszcza te włosy, a później wiecie, stopić to, bo trend, nie warto. Następny trend są to paseczkowe koszulki. Nie wiem do końca jak to nazwać. Są to koszulki, które właśnie mają dużo otworów, dziur, są połączone cienkimi paseczkami. No fajnie, fajnie to wszystko wygląda, ale na żywo wyjść w czymś takim, dla mnie to jest zbyt duże ryzyko. Po prostu ryzyko, że coś nam się przesunie, wyjdzie i nie będzie wyglądało dobrze, albo ktoś, kto będzie szedł ulicą i coś zobaczy, to jest za duże ryzyko. Ja nie mam dużego biustu i nie ma u mnie aż tak dużego problemu, ale dziewczyny z dużym biustem podejrzewam, że no jest to większy problem. Chyba dostawca pizzy przyjechał, poczekajcie. Dzień dobry, Galak Pizza. Dobra, przyszła pizzka. Ale wracając do trendów, uważam, że o ile ten trend naprawdę może wyglądać fajnie i ciekawie, to te koszulki są po prostu niebezpieczne. O, ale punkt numer 6, nie wiem, czy to może wyglądać fajnie na kimkolwiek i są to jeansowe kozaczki. Ogólnie kozaczki już, wiecie, są problemem. Często potrafią wyglądać kiczowato, ale nie chodzi mi o takie klasyczne kozaki, wiecie, ale jakieś takie białe kozaczki, czy bardzo świecące kozaczki, to może być problem. Ale już jeansowe kozaki, ja nie wiem, czy na kimkolwiek wygląda to dobrze. Tak naprawdę takie jeansowe kozaczki mogą wyglądać dobrze chyba tylko na modelkach i chyba tylko na zdjęciach, bo to jest akurat ten typ ubrania, że ja akurat wstydziłabym się wyjść w nich z domu. Na pewno są dziewczyny, które potrafiłyby pięknie w nich wyglądać, nie ja. Ja wyglądałabym w nich tak, jakbym wzięła kozaki z młodości mojej mamy i obkleiła je moimi starymi jeansami. Tak by to wyglądało. Nikt nie pomyślałby, że jestem modna, wszyscy pomyśleliby, że jestem bardzo spłukana. Nie, po prostu nie wyglądałoby to u mnie dobrze. Wydaje mi się, że ten trend z jeansowymi kozaczkami wyglądałby też fajnie na przykład na wysokich dziewczynach, na dziewczynach, które wiecie, ubierają się odważnie, czy mają wygląd modelek, to na pewno wyglądałoby fajnie. Tego typu osoby potrafią naprawdę założyć czasem bardzo dziwaczne ubrania i wyglądać w nich świetnie, ale to nie jestem ja. Ja wyglądałabym bardzo dziwnie. O, i jak wcześniej mówiłam o różu, to kolejny trend, którego chyba mam już dosyć, jest to róż tutaj na nosie. Jeszcze kilka lat temu bardzo mi się to podobało i uważałam, że wygląda super pięknie, uroczo i że po prostu nie ma piękniejszego trendu w makijażu niż róż tutaj na nosku. Wyglądamy po prostu jak laleczka, jak dziewczynka, która się zarumieniła, jest to piękne, słodkie i tak trzeba się malować, a teraz uważam, może jednak nie. Chyba nikt nie uważał, że wyglądamy uroczo i jakbyśmy się zaróżowiły. Chyba każdy myślał, dlaczego masz róż tutaj na nosie? Ubrudziłaś się? Nie wiem, pędzlem się uderzyłaś? Coś się stało? Coś cię boli? Uderzyłaś się? Wydaje mi się, że ludzie prędzej myśleli tak. O, następny trend, który akurat mi się podoba jak wygląda, ale uważam, że jest absolutnie niemożliwy do noszenia, jest to dużo łańcuszków. Wiecie, czasem są takie piękne zdjęcia z wakacji, jak ktoś ma jakąś sukienkę, czy fajną koszulkę, opalone ciało i tutaj, słuchajcie, dużo takich różnych naszyjników, jakichś monet, jakichś, nie wiem, znaków zodiaku, cokolwiek tam jest. To wszystko, tak wiecie, tego jest mnóstwo, to wygląda pięknie i mi się to bardzo podoba, ale noszenie tego jest niemożliwe, bo co? Kupicie sobie takie łańcuszki, super, założycie, fantastycznie, zdejmujecie i nie ma opcji. To się tak plącze, to się tak gubi. Ja nie wiem, jak ludzie, którzy noszą w ten sposób naszyjniki, są zdyscyplinowani. To są po prostu jacyś nadludzie, ludzie idealni, którzy potrafią mieć porządek w swojej biżuterii i w swoich łańcuszkach. U mnie jest to niemożliwe. Wszystkie naszyjniki, które mam, są teraz połączone w jedną wielką metalową kulę, która jest nie do rozsupłania, więc ten trend nie jest dla mnie, mimo że no wygląda pięknie i nie będę się tutaj kłóciła, szczególnie na lato, coś cudownego. Ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o biżuterię, ja jestem tak leniwa, że ja stwierdziłam, że najlepszą biżuterią dla mnie będzie biżuteria, której ja nie będę musiała zdejmować. Czyli pierścionek zaręczynowy, obrączka, tutaj naszyjnik, który dostałam, tak samo kolczyki, które dostałam od Patryka. Ja je noszę non stop. nie zdejmuję ich i dzięki temu ja mam zawsze po prostu na sobie biżuterię, która wygląda dobrze, nie plączę się, nie gubię jej, jest idealnie. 3 plusy i żadnego minusa. Bo jeżeli ja miałabym codziennie zakładać coś innego, albo nie daj Bóg, jeszcze kilka naszyjników, o nie, to skończyłoby się tak, że ja bym w ogóle biżuterii nie nosiła, więc ja preferuję biżuterię, którą zakładamy i nie zdejmujemy. I dzięki temu jest idealnie, wygodnie, wyglądamy dobrze, więc to jest coś dla mnie i duża ilość naszyjników, u mnie to by się wszystko poplątało. Tak samo nie podoba mi się moda na sweterki, tutaj z futerkiem na górze, często wiązane. Miałam jeden taki sweterek, nosiłam go może kilka razy, czułam się bardzo dziwnie. Nie, raczej nie jest to moda dla mnie, też wygląda ciekawie, ale nie jest to dla mnie i rzeczywiście jak się tak ubierałam, to czułam się dziwacznie. I tak samo mam absolutnie dosyć już, naprawdę, to po prostu wyjdzie ze mnie taka stara baba, która siedzi i narzeka, ale mam absolutnie już dosyć mody na lata 90. i 2000. Mam tego dosyć. I ja wiem, że jest to moda, która teraz po prostu jest wszędzie. Wszyscy się tak ubierają, kochają. Ja to rozumiem, ja to akceptuję, ale mam już tego dosyć. Ja chcę czegoś innego. Mam po prostu już dosyć nostalgii. Jeżeli chodzi o lata 90. i o lata 2000, mam tego dość. Chcę czegoś nowego. Już mi się to znudziło. Moda na tego typu ubrania już jest z nami tak długo, że wydaje mi się, że potrzebujemy po prostu zmiany, bo tego jest za dużo. Ta moda była ciekawa, kiczowata, kolorowa i naprawdę ciekawie i fajnie się na to patrzy, ale chyba możemy sobie wszyscy powiedzieć dość i poszukać czegoś nowego, bo już mi trochę ten kicz lat 2000 męczy. Nie wiem, czy Was też. Ale to nie do mnie tak. Wiem, że mogę tutaj obrazić mnóstwo osób, bo wiem, że dla wielu osób to jest po prostu najlepszy typ ubrań, kochają modę tamtych czasów, tęsknią za tamtymi czasami, ja to rozumiem. Też wychowywałam się w tamtych czasach, były ciekawe, ale może powiemy sobie dość i poszukamy jakiejś innej mody, bo tego chyba jest już po prostu za dużo. Kolejny trend, ten akurat tyczy się jedzenia, jest to matcha, matcha wszędzie, wszystko z matchą. Matcha do picia, sernik z matchą, ciasteczka z matchą. Dajmy sobie z tym spokój. Matcha nie jest aż tak dobra. Czy możemy sobie to po prostu powiedzieć w twarz? Matcha nie jest aż tak dobra. I ja wiem, wygląda bardzo ładnie na zdjęciach, bo hello! Zielony sernik z matchą wygląda dużo ładniej na zdjęciach na Instagramie niż zwykły biały sernik, który możecie zjeść u babci. Ja wiem! Ja to rozumiem, ja to akceptuję, ale chcę powiedzieć jedno. Matcha nie jest aż tak dobra. To jest gorzkie. To jest zielona herbata. To jest zdrowe. Ych. Wygląda ślicznie, ale czy matcha jest rzeczywiście aż tak smaczna? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że nie. Przynajmniej nie dla mnie. I mam po prostu dosyć tego, że matcha jest wszędzie i sernik z matchą kosztuje 3 razy więcej niż zwykły sernik, a i tak tej matczy nie czuć, a jak czuć, to jest niedobre. Jedyne co, to dobrze wygląda na Instagramie. Kolejny podpunkt, który wkurzy wiele osób, ale też wiele osób się ze mną zgodzi, są to spodnie z niskim stanem. I szczerze nie wiem, naprawdę nie wiem, czemu spodnie z niskim stanem zostały stworzone. Właściwie wiem. Spodnie z niskim stanem zostały stworzone, żeby nas, ludzi, którzy nie mają idealnej figury, nie mają idealnych nóg, nie mają idealnie płaskiego brzucha i nie mają nóg, które mają 10 metrów, żeby nas, ludzi, którzy nie są idealni, po prostu wypełniać kompleksami. Bo takie spodnie wyglądają dobrze tylko na ludziach z idealną figurą. Na modelkach, na aktorkach, na dziewczynach, które po prostu mają idealne ciała, nie na mnie, na pewno nie na mnie, bo ja idealnego ciała nie mam. I oczywiście to nie jest tak, jeżeli nie macie idealnego ciała, możecie w tych spodniach chodzić, nawet jak po prostu jesteście niscy, więksi, możecie, róbcie co chcecie, nie o to chodzi. Tylko chodzi mi o to, że te spodnie zostały stworzone, żeby wzbudzać w nas kompleksy. I często, no, nie mamy odwagi, jak nie mamy idealnej figury, takich spodni założyć, bo nie ma się co oszukiwać, ale spodnie z wysokim albo normalnym stanem są bardzo wygodne, chronią nereczki, w plecki nam nie zimno, brzuszek zasłaniają, jak wiecie, trochę nam się więcej zje, ten brzuszek taki bardziej jest płaski, więc spodnie z wysokim albo normalnym stanem super, spodnie z niskim stanem to jest naprawdę dla mnie bardzo ryzykowna gra i zastanawiam się, jak te wszystkie modelki noszą te spodnie, czy one po prostu tydzień przed założeniem tych spodni nie jedzą. Tak samo mam dosyć crop topów, po prostu wszystko jest teraz krótkie, obcięte i ja mam tego dosyć i nie wiem, czy to dlatego, że ja już jestem, słuchajcie, stara, czy o co chodzi, ale po prostu mi zimno i ja chcę ubrania, które mają normalną długość. Na przykład teraz kupiłam sobie bluzkę, no ta bluzka ma już pewnie z 2 miesiące, ale kupiłam niedawno tę bluzkę, jest długa i jest to fantastyczne. Mam już po prostu dosyć tych odkrytych pleców, brzucha. Chcę, żeby w sklepach pojawiło się więcej ubrań o normalnej długości, bo naprawdę nie wszystko musi być obcięte. Wydaje mi się, że powinniśmy się troszeczkę pożegnać z tą modą, bo to już się zaczyna robić naprawdę nudne. A już w ogóle najgorsze połączenie dla mnie, które wywołuje u mnie koszmar, to crop top połączony ze spodniami z niskim stanem. To wtedy wygląda tak dziwnie, bo ciało na górze wydaje się takie niesamowicie długie, prawda? Brzuch wydaje się taki bardzo, bardzo wydłużony i tworzy to taką dziwną, nieproporcjonalną dla mnie sylwetkę. I znowu, jedynie ludzie, którzy mają perfekcyjną figurę, mogą w tym wyglądać dobrze, a my wszyscy inni jesteśmy skazani po prostu na patrzenie się na te zdjęcia i nierozumienie, jak ci ludzie mogą tak wyglądać. Ja nie rozumiem. Tak samo mam dosyć już mody na torebki noszone tutaj na ramieniu, bo z 2 powodów, właściwie 3 powodów. Po pierwsze, zazwyczaj te torebki są małe. No wiadomo, no żebyśmy nosili taką torebeczkę na ramieniu, no to ta torebka nie może być bardzo duża. To są zazwyczaj małe torebki i małe torebki są urocze, ale ich problem jest taki, że mało się w nie mieści, więc no jest to średnio wygodne. Po drugie, jest to bardzo niebezpieczne dla naszych ramion. Tutaj mamy, wiecie, cały ciężar na tym ramieniu, wszystko jest tutaj przykurczone. No i znacznie wygodniej jest po prostu założyć torebkę, którą przewieszamy sobie przez ciało i w ten sposób maszerujemy. Jasne, nie wygląda to tak elegancko, jasne, wygląda to bardziej sportowo. Jasne, jak mamy małą torebeczkę przewieszoną przez ramię, to wygląda bardzo uroczo, ale jest bardzo niewygodne i mało się w tych torebkach mieści. Więc bardzo bym chciała, żeby wróciła moda na torebki noszone przez całe ciało, bo jest to znacznie wygodniejsze. Kolejna moda są to jeansowe spodnie rybaczki. Według mnie wyglądają naprawdę, naprawdę źle. I o ile może zgodziłabym się, że wyglądałyby fajnie na wyższych osobach, to powiem Wam, że gdybym ja je założyła, to wyglądałabym przekomicznie. Wyglądałabym jak trener Pokémon. Wyglądałabym jak 9-letni chłopiec. Wyglądałabym, jakby tata zaciągnął mnie siłą na ryby, a mój tata nie łowi ryb. Więc tego typu spodnie naprawdę nie są dla mnie. O ile jeszcze spoko właśnie podobają mi się na wysokich kobietach albo na facetach, to na mnie wyglądałyby fatalnie. Kolejny podpunkt, trochę taki kontrowersyjny, są to naszyjniki krzyże, szczególnie te takie duże krzyże. I to jest taka bardzo sprawa właściwie związana z religią, ale ja nie jestem bardzo religijną osobą, ale chyba nie potrafiłabym nosić jako ozdoby krzyża. Wiecie, kojarzy mi się to z symbolem religijnym, ważnym dla bardzo dużej ilości osób. Gdybym nosiła taki wielki krzyż, to czułabym się źle. Czułabym się, jakbym wykorzystywała symbol, który dla kogoś jest ważny i dla kogoś coś znaczy i przed tym symbolem ktoś się modli, a ja zakładam go jako biżuterię. Nie wiem. I mówię, no nie mam z tym problemu, nigdy nie podeszłabym do osoby, która nosi taki krzyż i powiedziała, jak możesz, to jest symbol religii... To jest symbol religijny. Proszę to natychmiast zdjąć. Proszę to zdjąć, bo Pani obraża moje uczucia religijne. Ja bym tak nigdy nie zrobiła. Tak jak mówię, też nie jestem jakoś super religijną osobą, żeby mi to przeszkadzało. Po prostu sama nie potrafiłabym nosić takiej biżuterii, bo właśnie myślałabym o tym, że dla kogoś jest to ważne. Także duże, ozdobne paski. Możecie teraz zobaczyć, o jaki pasek chodzi mi właśnie na tym zdjęciu i uważam w ogóle, że to zdjęcie pokazuje wszystko, co mi się nie podoba w obecnej modzie i ten pasek po prostu jest tam jak wisienka na torcie, ale to zdjęcie po prostu idealnie pokazuje wszystko to, co mi się nie podoba. Po prostu jeansowe kozaczki, do tego crop topy, do tego niski stan i do tego właśnie te paski. Po prostu to zdjęcie mnie będzie prześladowało, bo łączy wszystko to, co mi się teraz nie podoba. I podpunkt ostatni, tutaj będzie moje największe wkurzenie. Ja jestem wkurzona na siebie, dlatego że ten podpunkt to kolczyk pępku. Kiedyś w latach 2000 kolczyki w pępku były bardzo popularne. No ja wtedy sobie kolczyka w pępku nie zrobiłam, bo jak były lata 2000, to ja miałam 5 lat. Ale jak byłam na studiach, to zrobiłam sobie kolczyk w pępku i powiem Wam, że za głupotę się płaci. Bo po pierwsze, bardzo mi się ten kolczyk paskudził. I to nie jest tak, że zrobiłam go w złym miejscu, zrobiłam go w bardzo dobrym miejscu. Przekucie było naprawdę super. Wszystko higienicznie, wszystko tak, jak powinno być. Po prostu non-stop mi o coś ten kolczyk zaczepia. zaczepiał. Ja non stop tę dziurkę nadrywałam, więc tam wiecznie był stan zapalny i to wyglądało tragicznie i bolało mnie bardzo. Pamiętam raz nawet, jak wchodziliśmy na góry i ja się wtedy bardzo zmęczyłam, wiecie, krew buzuje w ciele i aż mnie bolał wtedy brzuch od tego kolczyka, bo to tam, wiecie, o wszystko szarpało. Też wiem, że pracowałam w polu u rodziców i raz właśnie też w ogóle wiatrem zaczepiłam o ten kolczyk i ja się bałam, że ja po prostu sobie go wyrwałam. Na szczęście nic się nie stało, ale to było naprawdę poważne i obawiałam się, że będę miała dziurę w brzuchu. A także wiecznie gubiłam górę od tego kolczyka, to czym się go przykręca, i on mi wypadał. A jak mi wypadał, to musiałam szybko jechać kupić nowy i po prostu go wsadzać, a że wiecznie miałam spaskudzoną tą dziurkę, to znowu naruszałam to miejsce i to był naprawdę koszmar. I byłam już zdenerwowana tak bardzo na ten kolczyk w pępku, że go po prostu wyjęłam i powiedziałam: mam to gdzieś, niech on już mi zarośnie i naprawdę nie chcę o tym myśleć. No i dziurka zarosła, ale została mi blizna, którą mam do tej pory. Mam po prostu taką, wiecie, brązową bliznę nad pępkiem, która mi się strasznie nie podoba, no ale za głupotę się płaci. Żałuję, że zrobiłam sobie ten kolczyk strasznie, było to niepotrzebne. No i teraz wróciła właśnie moda na kolczyki w pępku, dlatego, że wróciła moda na lata 2000 i jeżeli się zastanawiacie, to ja powiedziałabym: nie róbcie tego, bo ja non-stop zaczepiałam wszystkim o ten kolczyk i jest to rzecz związana z wyglądem, której chyba żałuję najbardziej, bo nie dość, że wydałam hajs, namęczyłam się, bolało mnie to, jeszcze mi została blizna. Więc naprawdę fatalnie, że ta moda wróciła i jeżeli się zastanawiacie, to posłuchajcie mnie i zrezygnujcie z tego, bo ta moda minie, a być może zostanie Wam blizna na lata, tak jak została niestety mi. Okej, powiedzcie mi, co sądzicie o tych trendach? Czy Wam się podobają? Czy Wam się nie podobają? Czy zgadzacie się z moim filmem? Jeżeli tak, napiszcie dlaczego. Jeżeli nie, to też napiszcie mi dlaczego. Ja już się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa, do zobaczenia.